Laski w dłoń, kaptury na głowę. Czas wyruszyć na magiczną przygodę prosto do świata ekscytacji, frustracji i szybkiej akcji. Świata, gdzie magia sieje zniszczenie na każdym kroku. Świata, który przedstawiony jest w grze Magicka Wizard Wars. Z tej strony Wawrzyn i postaram się być waszym przewodnikiem w tym zwariowanym uniwersum. Magicki mam nadzieję, że przedstawiać nie trzeba osobom, które z grami są za pan brat i starają się śledzić co bardziej interesujące produkcje. Tym, którzy jednak przespali czasy zainteresowania, tą przyjemną grą mogę streścić, że traktowała ona o adeptach magii, a zaklęcia rzucane przez nich były tkane przez złączenie ze sobą różnych elementów. Zaklęcia, którymi dysponowali nasi adepci, były różnorodne i zabójcze, zarówno dla przeciwników, jak i dla naszych towarzyszy, z którimi mogliśmy grać w kooperacji. Magicka Wizard Wars nie jest w przeciwieństwie do swojego pierwowzoru sterowana jakąś tam fabułą, a przynajmniej nie podczas zamkniętych testów, na podstawie których nagrywany jest ten materiał. Tutaj idea jest prosta. Mamy dwie drużyny składające się z czterech magów każda i naszym zadaniem jest wygrana w meczu. Ale na czym polega ten mecz? Otóż zasady wygranej są banalnie proste. Trzeba spełnić jeden z dwóch warunków i w zależności od tego ta drużyna, która zrobi to pierwsza, wygrywa. Pierwszą opcją jest przejęcie wszystkich trzech punktów na mapie, które służą za miejsca do respawnu dla drużyny, która kontroluje dany punkt. Idea jest prosta. Skoro przeciwnicy nie mają gdzie się spawnować, to nie mogą grać, czyli mecz jest wygrany. Jeżeli dobrze rozplanuje się od początku nasze ruchy, to mecz w przypadku przejęcia każdego spawn pointu może potrwać do 2-3 minut. Oczywiście, gdyby ktoś chciał być w pełni sumienny, to oprócz przejęcia każdego spawn pointu należy wyeliminować również każdego przeciwnika na mapie, po to by jakiś pamiętający się szczurek nie popsuł naszego perfekcyjnego planu panowania nad światem. A nie. To nie to. W każdym razie. Drugi sposób na wygraną jest nieco dłuższy, jeżeli chodzi o czas trwania. Każda drużyna zaczyna z określoną ilością tokenów po swojej stronie i każdy respawn to odjęty jeden token z naszej puli. Jak już mogliście się domyślić, druga wygrana to wygrana przez doprowadzenie ilości tokenów przeciwnika do zera. Taka rozgrywka trwa nieco dłużej, ale może to i lepiej, bo wartka akcja sprawia, że ten czas leci naprawdę szybko. Jeżeli chodzi o lobby i nasze menu główne, to opcje póki co w alfa testach są ograniczone. Znajdują się tutaj oczywiście krótkie i najważniejsze informacje na temat gry, zakładka, dzięki której możemy zostawić nasze wrażenia na temat tej produkcji za pośrednictwem Steama, oraz zakładka Gear, która na chwilę obecną służy niewielkim zmianom. Z racji tego, że nie został wprowadzony jeszcze sklep, w którym będziemy mogli zakupywać nowe szaty oraz broń dla naszego maga, do wyboru dla osób, które kupią podstawowy pakiet, mamy dwa miecze oraz dwie laski, jedną z wyważonymi statystykami dla każdego elementu, zaś drugą nastawioną nieco bardziej na siłę z zaklęć związanych z magią destrukcyjną. Oczywiście, jeśli postanowimy zakupić nieco droższy pakiet, dostajemy do naszej dyspozycji jeszcze inny rodzaj szaty, więcej broni i tak dalej, chociaż mam nadzieję, że część z tych przedmiotów znajdzie się w zapowiedzianym sklepie w grze. Z drugiej strony interesuje mnie również, jak będzie wyglądała kwestia cenowa całego tego sklepu, ale są to spekulacje, z którymi musimy się jeszcze wstrzymać. I tutaj w zasadzie moje omówienie tego tytułu może się zakończyć, ponieważ na ten moment nie ma zbyt dużej różnorodności w trybach rozgrywki, możliwościach kustomizacji czy w rozwoju naszej postaci, na przykład za pomocą skilli różnego rodzaju. To pewnie będzie wyrównane sklepem, z którym trzeba wiązać nadzieję, iż ceny nie będą przesadnie duże i nie wszystkie przedmioty będą za walutę premium, która na pewno zostanie dodana do gry, po to by ją jakoś utrzymać. Jeśli chodzi o gameplay, Magicka Wizard Wars jest fantastyczna. System tkania czarów jest wciągający, a wymasterowanie wszystkich kombinacji zajmie wszystkim trochę czasu. A gdy już się zapamięta ulubione kombinacje, to frajda z używania ich wzrasta. Wiadomo, że brakuje zaklęć nastawionych typowo na strollowanie naszych sojuszników, czyli na przykład bariery, która razi prądem wszystko w środku, w tym naszego kolegę, ale dla nieuważnego gracza i tutaj znajdzie się parę zaklęć, które będąc źle wycelowane spowodują, że nasza drużyna będzie chciała nas rozszarpać. Dodatkowo umiejętności, które ładują się w miarę trwania rozgrywki typu teleportacja, nalot smoczego ognia czy burza z piorunami, również mogą nieźle namieszać na polu gry. Na chwilę obecną wstrzymam się z doceną nowej Magicki, bo aktualny brak różnorodności nieco może znużyć i nawet frajda złączenia elementów w silne zakręcia może się wypalić, gdy cały czas biegamy tylko po jednej mapie. I nie mamy żadnej możliwości rozwoju naszej postaci. Gdy tylko gra zostanie usprawniona, na pewno trzeba będzie w nią zagrać raz jeszcze. Wersja alfa jest niepełna, jak to często bywa w takich przypadkach, ale daje nadzieję na naprawdę konkretny tytuł, który przekona do siebie sporą rzeszę osób. Zachęcam Was do wyrażenia Waszych opinii w komentarzach i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie.